Polowanie na toksycznych graczy, afera z Genshin Impact oraz etos starszego gracza T i wiele innych newsów w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, kolejne zwolnienia w Microsoftie. Microsoft ogłosił, że zwolni około 300 pracowników w ramach restrukturyzacji firmy. Zwolnienia obejmą pracowników z całego świata, w tym zbiór w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. Zwolnienia są częścią szerszych planów w Microsoftie, które firma wprowadza w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności. W ostatnich latach Microsoft borykał się z rosnącą konkurencją ze strony takich firm jak Amazon czy Google. Firma również inwestuje w nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i chmura obliczeniowa, które wymagają nowych umiejętności i talentów. Zwolnienie nie mają znaczącego wpływu na działalność Microsoftu. Firma nadal jest jedną z największych firm technologicznych na świecie i zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników. Zwolnienia są wyraźnym sygnałem, że Microsoft jest zmuszony do zmian w celu utrzymania swojej pozycji lidera na rynku. Spowolnienie w branży IT to jest normalna sprawa. Jakoś w tym roku dużo się tego faktycznie zebrało. Nie tylko Microsoft, dalej Google, Amazon zwolniali dużo pracowników. Tym samym to oberwało się częściowo i dostało różnym firmom game devowym, które były związane z dużymi korporacjami. Prawdopodobnie to jest jeden taki rok aktualnie, który właśnie doświadczy takiego spowolnienia, bo jest dużo czynników makro- i mikroekonomicznych, chociażby rosnąca inflacja, konflikt na Ukrainie, który też ma częściowo tutaj znaczenie. Także post-covidowe jeszcze efekty właśnie przekładania chociażby premier niektórych produktów, czy to, że nastąpiła korekta związana z tym, iż firmy zakładały, że praca zdalna będzie dłużej wymagana, przez co zatrudniono na zapas pracowników, którzy teraz nie są do końca potrzebni, a dodatkowo jeszcze AI wprowadzona na rynek też zredukowała zapotrzebowanie na pracowników tworzących wtórną jakby pracę w tym wszystkim, więc to się dużo poskładało i zostanie to skorygowane ze względu właśnie na chociażby AI, które będzie potrzebowała nowych pracowników do obsługi. Tak więc zobaczymy. Kolejno. Xbox poluje na niegrzecznych graczy. Xbox wprowadził nową funkcję zgłaszania głosu, który pozwala oznaczać innych graczy za niewłaściwe zachowania wokalne, powiedzmy. Funkcja jest dostępna na Xbox Series XS i Xbox One i jest już dostępna w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii. Aby zgłosić gracza, wystarczy wcisnąć odpowiednią kombinację przycisków i zgłosić danego gracza ze względu na chociażby wulgarny język. Po zgłoszeniu Microsoft przeanalizuje raport i podejmie odpowiednie działania, gdyż właśnie już tutaj nagrywają fragmenty głosu do jakiegoś tam czasu i wtedy mają czas, żeby przeanalizować czy dokonać transkrypcji tekstu po to, żeby wyciągnąć z niego, czy faktycznie dane, chociażby nękanie czy dyskryminacja miała miejsce, czy nie. Funkcja jest tutaj, myślę, przydatna ostatecznie. Jest kwestia tylko oczywiście tego, że aktualnie mamy to wszystko na terenach anglojęzycznych i w Stanach Zjednoczonych, a niekoniecznie stricte w Europie. Czemu? Dlatego, bo Unia Europejska nie pozwala na rejestrację głosu i zapisywania do przetwarzania na serwerach. Nie wiem, jakie tutaj są obostrzenia w tym zakresie, ale wiem, że Unia Europejska ma duży problem z tym, żeby nagrywać czyjeś rozmowy, a mimo wszystko wypowiedzi w trakcie gry są też rozmowami pomiędzy graczami, więc to narusza pewne reguły prywatności, które są wspólne dla krajów unijnych. Wciąż podejrzewam, że gdzieś tutaj znajdzie się jakieś obostrzenie do tego, żeby tymczasowo tylko przechowywać te dane po to, żeby dokonywać transkrypcji właśnie. Jak to zostanie jeszcze rozwiązane? Nie wiadomo, natomiast no jeżeli to ma służyć temu, by eliminować niechciane zachowania albo raczej właśnie toksyczne zachowanie, dyskryminację ze środowiska graczy, no to może być dobre rozwiązanie. Kolejno, Genshin Impact nie płaci voice aktorom. Aktor głosowy, który podkładał głos postaci w grze Genshin Impact, oskarżył Mihoyo, twórców gry, o opóźnienie płatności. Aktor, który nie podał swojego imienia, powiedział, że nie otrzymał płatności za swoją pracę od grudnia 2021 roku. Aktor powiedział, że próbował skontaktować się z Mihoyo w sprawie płatności, nie otrzymał też żadnej odpowiedzi. Powiedział również, że nie jest jedynym aktorem głosowym, którego Mihoyo nie zapłaciło. Aktor też podkreślił, iż oskarżenie jest to bardzo poważna sprawa i ma nadzieję, że Mihoyo wypłaci mu zaległe płatności. To jest kolejny problem dla firmy. W ostatnich miesiącach firma była pod falą krytyki ze względu na politykę cenową i brak wsparcia dla graczy czy odpowiedzi w ramach ich społeczności.
firma nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam Was do postawienia mi kawę w serwisie Buy Coffee Too. Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy byli już tam i wsparli mnie różnymi kwotami. Tutaj ostatnio byli to właśnie Łukasz Stomporek i Kokeusz. Bardzo dziękuję za wpłaty. Kolejno, prezes Naughty Dog odchodzi na emeryturę. Yvon Wells, współprezes Naughty Dog, ogłosił, że odejdzie ze studia po ponad 25 latach pracy. Wells dołączył do Naughty Dog w 96 jako inżynier oprogramowania i szybko awansował na wyższe stanowiska. W ostatnich latach był współprezesem studia z Neilem Druckmannem. Wells odejdzie ze studia w sierpniu tego roku. Nie ogłosił jeszcze, co będzie robił po odejściu właśnie z samego Naughty Dog. W oświadczeniu Wells powiedział, że był to zaszczyt pracować w firmie przez ostatnie 25 lat. Studio osiągnęło wiele w tym czasie i jest dumny z tego, co osiągnęli. Jest pewien, że Naughty Dog będzie nadal odnosić sukcesy w przyszłości. Druckmann skomentował to następująco. Evan był nieocenionym członkiem zespołu Naughty Dog przez ostatnie 25 lat. Jego wkład w studio był nieoceniony i będzie nam go bardzo brakowało. Życzę mu wszystkiego najlepszego w jego przyszłych przedsięwzięciach. Jak zwykle zresztą wszelkie takie formuły grzecznościowe. Wells jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów w branży gier, tak w ogóle. Pracował nad wieloma najpopularniejszymi seriami gier, właśnie Naughty Dog, w tym Uncharted, The Last of Us Part 2. Był współautorem wielu patentów. Jak and Daxter też było jego udziałem, więc tak naprawdę budował pozycję firmy latami. Odejście Wellsa jest dużym ciosem dla firmy, jako właśnie jednego z najbardziej doświadczonych i utalentowanych deweloperów. Jednak trzeba przyznać, że Neil Druckmann, jakby jego, powiedzmy, ego nie było komentowane, to jednak wyniósł też rozpoznawalność spółki, powiedzmy, na nowy poziom przez zarówno The Last of Us Part 2, jak i współpracę przy serialu, także zobaczymy. Mam nadzieję, że Wells nie był tym, powiedzmy, takim hamulcem na niektóre zapędy Druckmanna, któremu się przypisuje, więc mam nadzieję, że firmę nie skręci w złą stronę. Wciąż Wells swoje już zrobił, natomiast podejrzewam, że taka osoba raczej zbyt długo w bezczynności nie pozostanie. A propos odejść, to Major Nelson odchodzi. Larry Hripp, znany również jako Major Nelson, ogłosił swoje odejście z Xboxa po 20 latach pracy w firmie, aby pracować nad następnym rozdziałem swojej kariery. Informację o swoim odejściu przekazał na Twitterze, dziękując fanom z całego świata oraz członkom zespołu Xboxa, który pracował podczas swojego pobytu w firmie. Wyraził również entuzjazm dla przyszłości Xboxa i stwierdził, że jest zaintrygowany jego ewolucją. I co do podcastu Xboxa, który prowadził z innymi, powiedział, że przechodzi na krótką przerwę w tym lecie i wróci w nowym formacie. Wyjaśnił swoim fanom w oddzielnym twecie, że planuje spędzić trochę czasu z rodziną i odpocząć. Nic nie wspominał, gdzie zamierza ostatecznie się zatrudnić w nowej roli, czy gdzieś już ma właśnie na oku nową pracę, ale jest to zdecydowanie duża strata dla Xboxa, który rozstaje się z ukochaną osobowością, która przez wielu ludzi, którzy towarzyszyli marce Xbox przez lata, kojarzy się stricte właśnie z zielonymi. Hripp, czy właśnie Major Nelson, to była osoba, która odpowiadała w dużej mierze za Xbox Live i budowała tą markę przez lata. Długi czas to była też osoba związana z technicznymi rzeczami, natomiast ostatnimi latami stała się taką twarzą też marketingową, tłumaczyła to, co techniczne na ludzkie. Prowadził właśnie Nelson prowadził podcast, ale też jedna uwaga, jak macie świeże konto na Xbox Live, właśnie jego konto, to jest to wystawiane i to był chyba zabieg za jego pomysłem, żeby on był tym pierwszym kontem, jakim można dodać do znajomych na Xbox Live. Tak więc jeżeli widzieliście kiedyś, zakładając nowe konto na Xbox Live, Major Nelson, to była właśnie ta osoba. I on ponoć wielu osobom odpowiadał samodzielnie, mimo że miał znajomych liczonych w milionach. Także to była ciekawa persona zdecydowanie. I zawsze mi się faktycznie kojarzyła z różnymi prezentacjami Xboxa, zanim tak naprawdę Phil Spencer tutaj przejął pałeczkę jako dyrektor właśnie marki Xbox. Kolejno, ekskluzywność Call of Duty to błąd.
Microsoft ogłosił, że jego eksperyment polegający na ekskluzywności Call of Duty na PC ta był porażką. Tutaj chodzi o niektóre z części gier. Firma powiedziała, że nie osiągnęła oczekiwanych wyników finansowych i nie będzie kontynuować tej strategii w przyszłości. Eksperyment rozpoczął się w 2016, kiedy Microsoft wydał Call of Duty Black Ops 3 na PC. Gra okazała się sukcesem, osiągając ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, jednak sukces Black Ops 3 nie przełożył się na sukces kolejnych gier Call of Duty stricte na PC. W 2017 Microsoft wydał Call of Duty Infinite Warfare na PC, ale gra nie osiągnęła oczekiwanych wyników finansowych, została skrytykowana przez fanów za brak innowacji i za skupienie się na multiplayerze. W 2018 Microsoft wydał Call of Duty Black Ops 4 na PC, ale gra również nie osiągnęła oczekiwanych wyników. Została skrytykowana za znów za brak kampanii dla jednego gracza i tym razem na trybie, skupienie się na trybie Battle Royale. Porażka Microsoftu w tych akurat konkretnych grach z serii pokazuje, że po pierwsze, nie opłaca się tak dużym franczyzom, które są skupione mimo wszystko na klasycznym modelu sprzedaży, trzymać się tylko jednej platformy, to jest jedno. Drugie, że rynek PC jest coraz bardziej konkurencyjny, gracze mają do wyboru wiele świetnych gier i są coraz bardziej wymagające. Firmy muszą włożyć wiele wysiłku, aby przyciągnąć i utrzymać fanów na PC-ta, dlatego też nie opłaca się trzymać stricte jednej platformy w przypadku takich franczyz, które mają potencjał zarówno PC-towy, jak i konsolowy. Część gier jest faktycznie stricte konsolowa i może się na PC-cie nie przyjąć i na odwrót, tak w przypadku na przykład niektórych strategii, natomiast wciąż w przypadku Call of Duty akurat zamykanie się na inne platformy nie ma dużego sensu i to też widać w tym, jak bardzo Microsoft teraz zabiega, żeby mieć umowy z innymi wydawcami platform w zakresie Call of Duty, gdyż chociażby posiadanie Call of Duty na PlayStation 5 czy w ogóle w ekosystemie Sony no przynosiło Microsoftowi naprawdę setki milionów dolarów dochodu, więc no to po prostu się nie opłaca. Śmiało komentujcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiadać na bieżąco lub najpóźniej w najbliższym live'ie. Tak więc zapraszam. Kolejno Super Good Games pozwane. Polskie studio Another Angle Games złożyło wniosek o upadłość przeciwko wydawcy Super w celu odzyskania niespłaconych długów. Wniosek złożony 22 maja 2023 roku zostanie rozpatrzony 18 lipca w sądzie w Newcastle District Registry Bars Bridge. Firmy współpracowały przez ostatnie dwa lata nad taktyczną grą Shadow of the Road, której premiera była planowana na 2022, ale została opóźniona i obecnie nie ma określonego terminu wydania. Wniosek o upadłość może być złożony, gdy dług wynosi 750 funtów lub więcej, chociaż nie wiadomo, ile Super jest winny studio. Proces ten jest ostatnią deską ratunku dla poszukujących zapłaty i może skutkować likwidacją firmy. Super, wcześniej znany jako Super.com, pomogło uruchomić nowe studia takie jak Grubby Entertainment i Adept Games. Firma twierdzi, że jest obecnie zaangażowana w wiele projektów, jednak nie wspomina Shadow of the Road, tak więc tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że jednak twórcy uzyskają zasługiwane przez nich wynagrodzenie i pieniądze, gdyż no, to jest sytuacja ewidentnie chora. Kolejno gracze atakują FTC. Fani Xboxa zasypują konta Twittera Federalnej Komisji Handlu, czyli FTC, komentarzami po tym, jak komisja nie zdołała zablokować przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Nawet zupełnie niezwiązane tweety są pełne odpowiedzi oskarżających FTC o bycie stronniczymi na rzecz Sony, mimo że ich drużyna wygrała ostateczną batalię prawdą. Nic nie jest bezpieczne przed gniewem gracza Xboxa, czy to tweet informujący o pomocy dla osób niepełnosprawnych w unikaniu oszustw, czy środki podejmowane w celu zwalczania nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Komentarze typu na przykład: proszę zostawić w spokoju Xboxa, Microsoft, Blizzard i Activision, mówi jeden z entuzjastów Xboxa, odnosząc się do wielomilionowych firm, które obecnie zatrudniają zespoły pracowników PR i prawników, aby pomóc im zrealizować przejęcie. Wygląda na to, że FTC nie ma już więcej opcji, a fuzja może iść do przodu w USA. Pozostaje tylko brytyjskie CMA jako duże wyzwanie dla Microsoftu, ale ma już plany, aby spełnić niektóre z wymagań po to, żeby dokonać kompletnie tej transakcji. Mnie to tylko zawsze dziwi, dlaczego gracze są tak bardzo przekonani o tym, że po prostu są jedną wielką rodziną z Microsoftem, czy Sony, czy z Nintendo.
Ludzie, nie, oni chcą waszych pieniędzy i waszego czasu. To jest pierwsza podstawowa zasada. Resztę mają, nie powiem gdzie. Tak naprawdę firmom zależy tylko i wyłącznie, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. I to, że się nacinacie na to, że po prostu, bo oni są dla was rodziną. Ja wiem, że i gry są dla was ważne. Dla mnie też są ważne, zarówno gry od Sony, jak i Xboxa, jak i od Nintendo. Ale nie traktujcie wielkich korporacji jak po prostu waszych znajomych czy osoby, które chcą dla was dobrze, bo oni nie chcą dla was dobrze, oni chcą dla was kasę. Oczywiście chcą robić dobre produkty, żebyście po prostu więcej wydawali kasy, ale wciąż to nie jest wasza rodzina, więc nie podchodźcie do tego tak. Ja się zastanawiam, po prostu coś siedzi w głowach takich ludzi, którzy bezkrytycznie bronią którejkolwiek ze stron, bo jedna i druga strona, nawet w postaci właśnie Phila Spencera czy Jima Ryana, to nie są też właśnie wojenki pomiędzy dwiema osobami. Zarówno w jednej i drugiej firmie, tak jak zresztą w Nintendo, mamy udziałowców i tak naprawdę te osoby mają spełniać założenia, które sobie udziałowcy po prostu zażyczyli. Jak nie, to ich zagłosują i wywalą z roboty, więc generalnie i to są ludzie, o których czasami w ogóle nie słyszeliście, których nie widać nigdzie w mediach, więc nie liczcie na to, że ktokolwiek tutaj chcę dla was dobrze w takim sensie, że po prostu traktuję was jak przyjaciół i tym samym ta cała umowa jest tylko po to, żeby dobrze było dla was. Nie, w pierwszej kolejności to jest dobrze dla inwestorów, dla akcjonariuszy. Przy okazji akurat przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft może mieć pewien pozytywny efekt dla graczy, ale to nie jest ich głównym celem, także darujcie sobie fanbojstwo pomiędzy platformami. Cieszcie się z tego, że mamy dobre produkty i że firma zabiega o to, żeby robić dobre produkty po to, żebyście wydawali pieniądze, bo na tym to się ostatecznie i tak kończy. Kolejno, oceny Cyberpunk 2077 poprawiają się. Obecnie 80% z 546 249 recenzji użytkowników gry jest pozytywnych według Valve'a. Marcin Momot, globalny dyrektor spraw społeczności w CD Projekt Red, podkreślił ulepszony status recenzji gry w poście na Twitterze, dziękując graczom za pozytywne opinie. Ten, powiedzmy, RPG science fiction, który był tak bardzo wyczekiwany, niestety miał tragiczny start te 2,5 roku temu. Gra była w absolutnie fatalnym stanie, nie działała, miała masę błędów. Niektórym oczywiście na niewybranych konfiguracjach wszystko działało dobrze i dało się przejść grę, inni z kolei męczyli się tragicznie. Dodatkowo grze brakowało wielu funkcjonalności, system był całkiem podłamany. To było efektem też lat pracy w złych warunkach. No i ostatecznie przez te 2,5 roku firma dźwignęła się w końcu, pofiksowała wszystko jak trzeba i teraz przygotowuje jakby ostateczną jeszcze rewitalizację tego tytułu przez dodatek Phantom Liberty, który zmierza w tym roku. Tak więc sam jestem ciekaw, jak ostatecznie Cyberpunk będzie miał odbiór w tej finalnej formie. Mam nadzieję, że to jest w końcu gra, której zarówno oczekiwali gracze, jak i twórcy, bo wierzcie mi, że twórcy też nie zrobili tego specjalnie, że gra po prostu tak wyszła, jak wyszła. Robili to, co mogli w danym, zadanym czasie. I wiele osób naprawdę włożyło w to serce, pod i krew, żeby dać jak najlepsze doświadczenie. Po prostu nie dano im więcej czasu, żeby to dopracować, a teraz przez 2,5 roku w końcu dostaniemy takiego cyberpunka, na jakiego zasłużyliśmy. Jeżeli słuchanie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych to jest wasza rzecz, to mimo wszystko zapraszam was do wejścia na YouTube, danie lajka, komentarza, udostępnienie tego materiału dalej, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, po to, żeby też podnieść zasięgi. Dajcie więc odrobinę miłości tu i ówdzie, zwłaszcza dla Łukasza, który tutaj walczy z montażem i robi naprawdę moim zdaniem świetną robotę. Dajcie znać też, jeżeli macie jakieś uwagi, zarówno do części merytorycznej, jak i do oprawy, co byście tutaj widzieli innego, czego wam tutaj brakuje, może jakieś sugestie zmian, chętnie wysłucham was też w komentarzach, także dajcie znać. I teraz temat numeru, czyli starszy gracz to fakt. Entertainment Software Association opublikowała w tym tygodniu swoje badanie Essential Facts z 2023 roku, które zawiera interesujące dane na temat demografii graczy wideo w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 34% dorosłych powyżej 65 roku życia określiło się jako regularni gracze. Dla porównania ESA stwierdziło, że
65% mieszkańców USA regularnie gra w gry wideo. To jeden z wielu punktów danych, które według prezydenta i CEO ESA Stanleya Pierluisa odzwierciedlają fakt, że amerykańskie popularne wyobrażenie o tym, kto gra w gry wideo, mogą nie być dokładne. Podczas rozmowy na temat wyników ankiety dodał, że średnia wieku respondentów wynosiła 32 lata, a wielu z nich deklarowało granie w gry przez co najmniej 21 lat. Podobnie jak w poprzednich latach Pierlui zauważył prawie pół podział płci wśród amerykańskich graczy wideo. 53% respondentów, którzy grali w gry, to mężczyźni, a 46% to kobiety. 1% odmówił odpowiedzi lub zaznaczył, że nie jest z żadnej z płci. Podczas graczy, wśród graczy powyżej 65 roku życia, 21% kobiet określiło siebie jako gracza, podczas gdy 28% mężczyzn powiedziało to samo. Wskazuje to tylko na to, że niewielka część osób w wieku powyżej 60 lat może uważać się za oddane gracze, ale to demografia, która może rosnąć, powiedział Pierluis, i te liczby zwykle rosną rok do roku, ponieważ ludzie się starzeją. ESA nie była w stanie zaoferować żadnych danych rok rocznych w tym przypadku, aby porównać ten wynik, gdyż organizacja zmieniła swoje metody i partnerów badawczych, co oznacza, że zadaje swoje pytania demograficzne w różny sposób w różnych badaniach, ale ten punkt danych będzie obserwowany w przyszłości, prawdopodobnie będzie tym punktem stałym teraz, jako że Amerykanie, którzy dorastali z grami wideo, nadal się starzeją. I tutaj, no, jeżeli chodzi o te dane, jak się przekładają na polski rynek, no też średnia gracza płacącego to już nie są dzieci, tak? To nie jest nawet starsza młodzież. To są ludzie 20+, 30+. I tak samo jeżeli chodzi o podział płci, no to według badań też naszego rynku to jest pół na pół, więc tutaj nie można powiedzieć, że granie jest dla chłopaków i dla dzieci. Nie. Granie teraz jest rozrywką równie ważną i poważną co filmy, książki i muzyka. I w większości przypadków, jeżeli chodzi o produkty premium, czy produkty nowe, tak gry na premierę, no to jest to już domena jednak dorosłej osoby, która zarabia, a więc w wieku produkcyjnym jest ponad 20-letnią i nie ma tutaj tak naprawdę dużych granic, jeżeli chodzi właśnie o płeć czy demografię, a stawiam, że z każdym rokiem jednak ta pasja gdzieś tam nie zanika, albo przynajmniej częściowo przechodzi przez kolejne pokolenia, tym samym będziemy mieć coraz więcej starszych graczy i tym samym też trzeba będzie podjąć nowe wyzwania jako deweloper, żeby dopasowywać się do tego starszego gracza, który ma inne potrzeby, inne zdolności poznawcze, inną motorykę. Prawdopodobnie to będzie też nowy dział dla ustawień accessibility, żeby po prostu ten gracz starszy nie czuł się wykluczony, ponieważ będzie też istotną częścią rynku. I to wszystko w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc teraz was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry okiem dalej.